Cześć wszystkim, dzisiaj w taki sposób nietypowy w formie gry, no ale tutaj chodzi tak naprawdę o sprawę komentarzu do tego, kto tak naprawdę zarobił w KSW milion złotych z walk, czy jest to Pudzian, czy jest to Mamet Kalidow, ponieważ taką informację podał Kawulski, czyli tak naprawdę jeden z włodarzy tutaj gali KSW, że tyle po prostu taka wypłata padła w właśnie taka wypłata padła w KSW, tyle otrzymał tutaj zawodnik w KSW. No właśnie, dzisiaj tak naprawdę przedstawię wam tych dwóch kandydatów. Oczywiście Kawulski nie powiedział, o kogo chodzi, ale wam wytłumaczę, dlaczego jeden z tych dwóch mógłby otrzymać. Ale o tym w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, był program Duży w Maluchu i został zaproszony Kawulski, który mówił o tym, że w KSW padła wygrana, czy po prostu garza za wygraną wyniosła milion złotych, tak? No i kto tak naprawdę mógłby otrzymać taką kasę? Wszyscy pewnie się zastanawiają. Oczywiście ja się zajmuję piłką nożną praktycznie, tak, ale też się interesuję jakby tutaj z KSW, a także innymi dziedzinami sportu. No więc tak, Kawulski nie powiedział, o kogo chodzi. Dalej tutaj już jakby w tym wywiadzie nie było pytania, tak, o kogo tu może chodzić. Na pewno tu chodzi o dwóch sportowców, tak, jednych z dwóch, a więc o Pudziana albo po prostu o Mameda Kalidowa. Kawulski powiedział taką ciekawą rzecz podczas tego wywiadu, że to nie była kasa, która mogłaby trafić do Freak Fightera, czyli na pewno nie był to Pudzian, tak? Pudzian rzeczywiście mógł zgolić dobrą kasę, ale nie największą. Natomiast ja według moich po prostu tutaj założeń to właśnie tych dwóch po prostu sportowców, abym powiedział, że nawet tutaj więcej prawdopodobne jest to, że Pudzian, tak? Że Pudzian zgolił rzeczywiście milion złotych za walkę podczas tutaj KSW. Pytanie, jaka to była walka, to już jest inna kwestia, ale to by musiała być pewnie walka z jakimś obcokrajowcem, bo tutaj Kawulski przyznał, że tak naprawdę garza za walkę to jest wiele czynników, tak, na to wpływa. Zależy też po prostu od jakości sportowej, od jakości walki, no i też po prostu tutaj jakby od popularności sportowca. Wiadomo, że Pudzian ma praktycznie no, znane tak naprawdę nazwisko w całej Polsce. Nawet Mamet po prostu nie ma takiego nazwiska znanego jak Pudzian, tak, bo Pudzian dzięki temu, że przyszedł tak naprawdę z innej dziedziny sportu. No i dlaczego na przykład otrzymali po prostu milion złotych? Bo pewnie tam był podział taki, że część po prostu pieniędzy to była już w kontrakcie, a druga część to tak naprawdę były pewnie wpływy z pay-per-view. Tak jest oczywiście moje tak naprawdę domniemania. Czyli na przykład załóżmy, że tutaj jakaś część po prostu z tego miliona złotych, nie wiem, pół miliona na przykład, albo 600 tysięcy to było podstawa, tak, jeśli chodzi o umowę, i 400 tysięcy wpłynęło z tytułu pay-per-view, bo na przykład gdy Pudzian walczył na przykład z zawodnikiem z zagranicy, no to pay-per-view też wykupywali ludzie z zagranicy, tak? Poza tym Pudziana jakby znają też Polacy z zagranicą, więc jest rozpoznawalny, więc mogli kupować to pay-per-view w Stanach i tak dalej, co zwiększyło tak naprawdę sprzedaż, tak? Nabiło tą sprzedaż, no bo zobaczmy sobie, Pudzian występował przez wiele lat w Stanach Zjednoczonych, tak? I tam Polonia go znała, po prostu był tak naprawdę rozpoznawany. Więc no, Mamet, bo tutaj ja bym liczył tak, ja bym liczył, że to jest sportowiec, który ma popularność, tak, ale który też musi mieć rozpoznawalność na całym świecie. I na przykład tutaj bym też powiedział o tym, że Pudziana mogli oglądać na przykład miłośnicy strongmanów, tak, którzy chcieli wykupić właśnie dostęp do pay-per-view po to, żeby zobaczyć, jak on się sprawdza w tej nowej kategorii w ogóle sportowej. No i według mnie Pudzian zgolił rzeczywiście milion złotych, zwłaszcza że Kawulski powiedział taką ciekawą rzecz, że, bo tutaj prowadzący pytał się tak, no wow, to super, milion złotych, no wiadomo, że to jest super, no ale każdy sobie zdaje sprawę, że to są praktycznie lata ciężkiej pracy, że to nie jest tak od pstryknięcia palcem, że wystarczą 2-3 treningi. No więc Kawulski powiedział, że to, żeby to osiągnąć, to trzeba tak naprawdę wiele, wiele lat trenować, ciężko pracować, praktycznie trzeba po prostu od nastoletnich lat
ciężko po prostu pracować na siłowni, poty, tak, poświęcić na to praktycznie całe życie, mieć też troszeczkę szczęścia, nie mieć jakiejś kontuzji, która by zakończyła karierę sportową. No i to by się odnosiło do Pudziana. Wiemy, że Pudzian już po prostu jako po prostu chłopak nastoletni startował w różnego rodzaju mistrzostwach Polski, świata, Europy, jeśli chodzi o podnoszenie ciężarów, o wyciskanie sztangi. Później rzeczywiście poszedł na tego strongmana, tak, ale wcześniej to były po prostu wiele lat tak naprawdę intensywnych treningów. Do dzisiaj tak jest, nie? Zresztą można zobaczyć sobie, jest kanał Pudziana, nie są tak powszechny, nie są tak popularny, gdzie Pudzian pokazuje, tak, jak ciężko pracuje w siłowni koło chaty ma, tak, siłownie, biega i tak dalej. Mimo tych sukcesów, mimo tych wszystkich tytułów i tego, że właśnie jest strongmanem, najsilniejszym człowiekiem na świecie, i mimo po prostu tych tytułów mistrzowskich w KSW, to dalej po prostu ciężko pracuje, czyli nie spoczywa na laurach. Czyli według mnie najbardziej chodziło tutaj o Pudziana, No i zresztą to jest ciekawa sprawa, ponieważ inni zawodnicy, jak są pytania na temat po prostu KSW, to wszyscy mówią jednoznacznie tak, że Pudzian rozpromował tak naprawdę KSW, chociaż on tutaj można było się tak naprawdę kłócić, tak, czy rozpromował, czy nie, czy przyszła taka tendencja z zagranicy, ale niewątpliwie no przyjście Pudziana przyniosło sporo zamieszania, tak, znaczy sporo po prostu rozgłosu, w ten sposób powiem, i rzeczywiście jakby przyjście tutaj jeszcze bardziej rozreklamowało. Więc według mnie 1 000 000 złotych z walki zgolił tak naprawdę Pudzian, tak? Zgolił na pewno po prostu Pudzian, który rzeczywiście, takie jest moje przynajmniej założenie, bo Mamed Kalidow miał jakąś przerwę tam po prostu w tych występach, rzeczywiście miał po prostu te występy wiele lat, ale ja bym tutaj doliczył oprócz tego świetnej jakości sportowej też jakby jakość marketingową, tak? Muszę powiedzieć, że zajmuje się na co dzień piłką nożną i na przykład jest różnica między Neymarem a Robertem Lewandowskim, nie tylko sportowa, ale też wiele razy po prostu widziałem to i mówiłem to w filmikach, że Lewandowski często jest pomijany, nie jest taką gwiazdą, bo nie jest taki tak naprawdę medialny, nie jest takim celebrytą jak Neymar, tatuaże, show biznes, tak, jakieś tam brylanciki, zegareczki i tak dalej, blichtr, taki przepych. No i to właśnie robi Neymar i to jest szum koło niego, natomiast Lewandowski nie robi tego i nie ma takich po prostu tutaj takiej pozycji jak na przykład Neymar. A tutaj bym powiedział, że Pudzian miał znane tak naprawdę nazwisko i dzięki temu ludzie wykupowali, tak, pay-per-view w Polsce, za granicą, na całym świecie. No i pewnie tam po prostu kontrakt był tak sformułowany, nie wiem oczywiście, tak, no bo czy tak rzeczywiście było, ale takie są pewnie domysły, że jakąś część po prostu była podstawa pensji plus pay-per-view. Zresztą tutaj zawodnicy w KSW, na przykład Popek, robili tak zwane reflinki, co to znaczy, a więc Popek na przykład ma kanał na YouTubie i zachęcał do walki, jaką występował, pewnie też będzie zachęcał przy kolejnych, będzie występował na KSW, i wtedy jest link do strony KSW i na końcu jest tak zwany reflink, czyli link polecający, i tam jest, on jest przypisany do danego zawodnika, czyli na przykład jeżeli Popek ma jakiś filmik na YouTubie szokujący, tam się wygłupia i tak dalej, ma milion po prostu wyświetleń i wrzuci ten link po prostu i z tego linka na przykład wejdzie 10 tysięcy ludzi na stronę KSW, zarejestruje się i wykupi pay-per-view, to jakby tutaj włodarze KSW czy cała po prostu federacja to zlicza, tak, ile procentowo wchodzi z tego reflinka i mogą po prostu jakoś to podzielić. Na przykład nie wiem, jaki tam jest cena za wykup, ale załóżmy, że ten wykup po prostu, wykup tutaj był to jest tam załóżmy 40 czy 50 zł, no to na przykład są w stanie podzielić się, tak, jakąś częścią po prostu tych zarobków, że jakaś część, na przykład 30% z takiego reflinka trafia do osoby, która walczy, tak. Chociaż chyba w przypadku Pudziana to by nie było potrzebne, tak, bo też tutaj by zakładano wartość jakby sportową widowiska, tak. Więc według mnie no 1 000 000 mógł zgolić. No muszę powiedzieć, że sam jestem zdziwiony, bo sądziłem, że może dużo zarobić, ale nie aż tyle. Chociaż muszę powiedzieć, że robiłem taki filmik, gdzie mówiłem, że Popek mógł zgolić nawet od 300 do 500 tysięcy złotych. No to jest, skoro po prostu Popek jest w stanie zarobić takie potężne pieniądze, to na pewno tutaj federacja przecież doceniłaby
wkład Pudziana, tak? Wkład Pudziana do tej walki. Także napiszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. Tu wam przedstawiłem dokładnie, jak to by wszystko wyglądało. Analizę, z czego tak naprawdę mieliby otrzymywać po prostu te wynagrodzenie. Natomiast pytanie jest takie, ile na przykład Popek z tego mógł otrzymać do siebie? Znaczy po prostu Pudzian? No to trzeba po prostu założyć, że rozliczenie jest w formie podatku liniowego 19%, to już macie z 1 190 000, czyli 810 tysięcy złotych zostaje. Oczywiście nie jest to suma na czysto, bo przecież taki sportowiec musi mieć treningi, odżywki i tak dalej. Odżywki akurat ma akurat pewnie za darmo, firmy go sponsorują, jeśli chodzi o jakieś tam ćwiczenia, to dużo nie płaci, bo ma siłownię koło siebie, koło domu, także nie musi za te rzeczy płacić. Ewentualnie tutaj za jakieś odnowę biologiczną, jakieś masaże, takie rzeczy po prostu, to za to pewnie musiał zapłacić, czyli założyłbym, że tutaj jest zatrudnienie jeszcze trenera, tak, ewentualnie jakieś konsultacje, to bym założył, że no niech to będzie około 100 tysięcy złotych, tak, no bo mogą to być jeszcze inne koszty, czyli z 1 000 000 złotych taka walka, to mamy 190, 700 tysięcy złotych na czysto mógł zarobić Pudzian. Zresztą Pudzian ostatnio po prostu pochwalił się nowym samochodem, Mercedesem, tak, nie tylko ma Lamborghini, ale też Mercedesem, więc, no ale wiadomo, że Pudzian ma firmę, tak, transportową i inne biznesy jeszcze. To wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.